Jednym marzy się złoty klocek, innym cała złota kraina. A ja jednym i drugim odpowiem od razu, nie wszystko złoto, co się świeci. Zapraszam na kolejną recenzję. Cześć, witam was moje fany w kolejnym odcinku na moim kanale. Jest to poniekąd drugi odcinek. Pierwszy odcinek z tych dwóch już mieliśmy dość dawno temu. Ja was wtedy pytałem, czy kupić drugą, czy uzupełnić. No oczywiście głosy były na tak, bo Lele generalnie jest dobrą firmą, aczkolwiek tu spotykamy się z przypadkiem, że trochę nie. Po kolejności. Nie będę się powtarzał, chociaż no z racji, że minęło trochę czasu pewnie w niektórych kwestiach. Będę, nadróbcie przede wszystkim tamtą starą recenzję. Powiem jedną rzecz. Dla mnie bulwersujące wręcz jest to, jak jesteśmy tutaj trochę oszukiwani, bo co prawda z pierwszej strony możemy spojrzeć i myśleć, że w zestawie oczywiście kupujemy coś takiego, natomiast gdy odwrócimy, mamy napisane 2 in 1 i z drugiej strony może nam już się wydawać, że dostajemy aż takie dwa zestawy, przy czym to, co kupujemy, spójrzcie, to jest to, a tutaj napis różnicy 2 in 1, ponieważ no oczywistym jest, że nikt tych chińskich znaczków nie rozumie, chociaż tu może pisać, że opcja 1, opcja 2, albo to musisz dokupić, nikt tego nie wie, bo nikt nie czyta tego po chińsku, bo nikt, albo mało kto zna chiński, a 2 in 1 zna każdy i to jest bardzo łudzące i to jest bardzo złe, Lele, nie rób tak. Jeżeli jeszcze istnieje ktokolwiek tam z Lele, to nie rób tak, bo to naprawdę jest jawne oszustwo. Natomiast oszustwo to nie jest jedyne, bo na przykład oszustwem też jest trochę to, że jak widzicie, mamy tutaj do czynienia na okładce ze złotym, wręcz błyszczącym po oczach klockiem, co jeden skąpiec mógłby stwierdzić, kurczę, to jest szczere złoto, ja to kupię i sprzedam na kupie złota i skupię złota i będę bogaty, nic bardziej mylnego, bo nie sprzedasz tego na skupie złota i nie wszystko złoto się świeci, bo przede wszystkim to nie jest złoto. Przejdźmy jednak do dzisiejszej konstrukcji, a później złączymy je sobie oczywiście w całość. Dzisiejsza konstrukcja czym jest? Nie do końca jakby wiem. No mamy tutaj taką klatkę, która dodatkowo może być w taki sposób ruchoma. W tej jakby klatce nic nie ma. I instrukcja nic nie pokazuje, co by tam miało być chyba w środku, chyba że się mylę. Czekajcie, jeszcze zerknę. A nie, dobra, tam miał być jeden kryształ, tylko mi cały czas wypada. Więc jakby no słaba, że krata na kryształ, skoro ten kryształ cały czas stamtąd wypada. Ogólnie jest to słabsze niż to, co było w pierwszej opcji, więc jakby to też swoją drogą bierzcie pod uwagę. Tutaj taki zjazd, nie do końca wiem po co to w ogóle. No trochę bardziej jak jakiś, wiecie, tor przeszkód dla niej do przejścia. Tutaj jakaś drabinka, kolejny kryształ, kolejny jeszcze u góry. Wygląda mocno jak taka, wiecie, tutaj korona. No i pełno ich ukrywanych po boku, więc nie wiem po co się w sumie bić o ten kryształ, jak tu po boku rosną takie darmowo, więc po co tutaj tracić krzepę i siłę? Nie wiem. Ten łańcuch chyba też tutaj powinien przed tym zabezpieczyć, ale no chyba nie do końca, bo łatwo jest go podnieść, przekroczyć, buchnąć to. No po prostu jest tutaj bardzo, 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 nie wiem, razy jeszcze musiał powiedzieć bardzo, żeby określić jak bardzo, średnio. Mam tutaj dwie figurki, aczkolwiek no pokazywałem wam w poprzednim odcinku, więc już wiecie, z czym to się je. Nie wygląda to źle, nadrukowo nie ma jakiejś tragedii, no ale wiecie, no też Minecraft się charakteryzuje tym, że jakby no tutaj jest pikselowato i to się broni w ten sposób. Natomiast no właśnie, Minecraft, no ja nie do końca wiem, że to jest Minecraft czy Ninjago, no bo po pierwsze zacznijmy od tego, że w Minecrafcie nie, znaczy jest złoto, oczywiście wiem, bo gram. A jest złoto, ale oczywiście nie wszędobylskie. Nie da się wszystkiego zrobić ze złota w Minecrafcie, to po pierwsze. Po drugie, no nawet jeżeli to rośliny nawet ze złota, no ktoś tu miał jakąś złotomanię chyba na punkcie po prostu tego kruszca. Ten akurat fragment przypomina mi taki, jak mówię, jakiś bardziej plac, nie wiem, do przejścia. No nie do końca wiem tak naprawdę co. Natomiast na pewno na duży plus jest to, że łączy się to faktycznie z tym drugim elementem całkiem spoko, bo widzicie, tutaj nawet jest taka przestrzeń i nawet na instrukcji jest zaznaczone, żeby to tutaj szczepić. Chociaż co prawda nie mam pojęcia, jak ja to jeszcze palec zmieszczę, żeby to doczepić, ale nie no, powinno się udać. Udało się. No i całość wygląda w ten sposób. Pamiętacie, że ta pierwsza część też była mocno kryształowa, tu też jest ten kryształ u góry. No i tu widzę, że ktoś nie tylko manię na punkcie złota miał, ale i ogólnie jakichś kryształów. Nie zmienia to faktu, że o ile Lele jest całkiem spoko naprawdę klockiem, budujesz to przyjemnie, rozbudowujesz to przyjemnie,
mnie. No prawie jak Lego, nie mamy tu większych problemów, palce nas nie bolą, buduje się tak jakby fajnie, ale no gdzieś ta jednak złotość tutaj tego setu mnie boli. Po pierwsze boli mnie to, że ni to Minecraft, ni to Ninjago. Po drugie boli mnie to, że ten złoty nie jest do końca złoty. Mamy też różnicę, nie wiem czy to tutaj na przykład widać, ale tu to poniekąd bardzo ładnie jest, nie mogę to określić, widać, że spójrzcie, tutaj ten złoty jest inny niż ten, niż ten, niż ten. Każdy z nich gdzieś tam jakoś minimalnie odcieniem się różni i to też powoduje u mnie taki mini ból, wiecie, w trzewiach moich, ale poza tym, no też co to ma kurczę być? Czy warto wydawać całkiem niemały pieniądz na taki zestaw? Powiedziałbym, że nie, bo jeżeli szukacie czegoś minecraftowego, to będzie coś zdecydowanie ciekawszego. Same figurki pewnie złote też by gdzieś się dostało, więc jakby jeżeli wam zależy na złotych figurkach, szkoda też wydawać taką kupę hajsu. W ogóle już stanąłem też w międzyczasie na jedną siekierę i już widzicie taki efekt jest, ale to nawet Lego by się mogło pewnie stać, bo jednak Lele mają całkiem jakość. Nie wiem więc do kogo miałby ten set trafić. Komu to potrzebne? A dlaczego? Może do jakiegoś fanatyka koloru złotego, który chciałby kupić ten zestaw głównie po to, by go rozebrać na części i mieć po prostu duży zapas złota u siebie w kolekcji. Poza tym, no dla mnie on ani dobrze nie wygląda, ani nie wiem co miałby symbolizować. Chyba, że nie wiem, tworzycie sobie w domu jakąś złotą krainę i to się świetnie wpasowywuje w to, no to oczywiście jak najbardziej. I teraz nie jest tak, bo tak jak mówię, Lele ogólnie polecam jako klocek, jako jakość klocka, jako wykonanie jest jak najbardziej okej. Tylko po prostu i wyłącznie coś z tą serią im, powiedziałbym, nie pykło. To wiecie, trochę jak z Lego, które też generalnie klocki ma jakościowo super, bardzo dobre, polecam 100% i tak dalej, ale gdzieś tam raz na jakiś czas wyda jakąś dziwną serię, chociażby jak video. Jak nie wiecie o czym mowa, to narożnik was teraz zaprasza. No i tam, no niektórzy się jarają, inni mniej. Jest kolorowo, ale generalnie jakieś takie rzeczy. Więc teraz wszystko zależy od tego, czym się w życiu jaracie. Ja raczej tak złotem nie przepadam. Chyba mimo wszystko wolę srebro, nie wiem, bursztyn. Chociaż to jest taki trochę bursztynowy. Wiem, nie ma co porównywać. Moi drodzy, tak jak mówiłem, kupiłem, żeby skompletować, byliście tym zainteresowani, więc pokazuję wam, jak to się prezentuje. Jednak także osobiście też nie polecam, bo tak mówię, chcecie duży zapas złota u siebie w kolekcji. Poza tym nie widzę żadnego większego sensu dla tych zestawów. Dzięki, że byliście dzisiaj. Zostawcie subskrypcję, co by nie przegapić przyszłych filmików oczywiście na moim kanale. Mam nadzieję, że będziemy się w nich wszyscy widzieć. Zostawcie również jakiś komentarz, ślad, porozmawiajmy w komentarzach, podebatujmy sobie na temat złota, chociażby czy czegoś innego. Dzięki, że byliście dzisiaj. Bye!